Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Jesteśmy w biurze prasowym w Ergo Arenie. Zakończył się mecz Polska-Słowenia, Polacy wygrali 3-1. Mam nadzieję, że panie i panowie dziennikarze, fotoreporterzy na nas się nie pogniewają, że będziemy głośno mówić. No, niektórzy mówią, że się pogniewają, ale chyba oni by nie chcieli, żebym powiedział, o kogo chodzi, bo wy ich wtedy tam dopadniecie gdzieś tam w mediach społecznościowych. Dobrze, słuchajcie, cieszymy się. Tutaj, jak widzicie, jest trzecie miejsce zostawione dla Krzyśka Ignaczaka. Mamy nadzieję, że uda nam się też połączyć z Kubą Bednarukiem, który gdzieś tam za chwilę już będzie w podróży, bo nawet nie wiem, czy już na antenie TVP Sport skończyło się nasze studio, czy nie, ale jak tylko się skończy, to Krzysiek Ignaczak do nas tutaj przyjdzie. Słuchajcie, najważniejszy jest ten wynik. Polska-Słowenia 3-1. Przegraliśmy trzeciego seta do 23, to prawda, ale później ten czwarty już do 17, tak pewnie zagrany przez biało-czerwonych. Wiadomo było, że ze Słowenią nie będzie lekko, nie będzie łatwo, że to nie jest takie proste zadanie, żeby z nimi tak 3-0 wygrywać, bo jak popatrzymy na historię naszych potyczek, szczególnie w Mistrzostwach Europy, no to sami wiecie, że tam ostatnie 4 Mistrzostwa Europy to cały czas było do tyłu. Tak to jakoś się grało z tymi Słoweńcami. A na przykład no, historia naszych spotkań przede wszystkim dotyczy właśnie Mistrzostw Europy. Tak? Nie graliśmy z nimi przecież w Lidze Światowej. W ubiegłym roku 2 razy z nimi zagraliśmy. I tak pół na pół. Jeden mecz wygrany, drugi przegrany w Lidze Narodów. No a dziś 3-1. I to było ważne zwycięstwo dla nas, Radek, bo chodziło o to, abyśmy pokonali za 3 punkty Słowenię, bo to dawało nam drugie miejsce w tabeli po tych zmaganiach grupowych. Wiadomo, że z jedynką są Włosi, a my z drugiego miejsca losowani jesteśmy do ćwierćfinału przeciwko Iranowi. No i teraz jakbyśmy mieli podsumować ten mecz, to bardzo dobre widowisko. Ciebie. Przede wszystkim cieszy wygrana w dobrym stylu. Ten Gdańsk leży naszym zawodnikom, widać, bo w kwalifikacjach olimpijskich tutaj w Ergo Arenie wygraliśmy ze Słowańcami. No także tutaj jest dobrze się na pewno gra naszym chłopakom. Poza pierwszym setem, no i tam gdzieś już czwartym, no to ten mecz był naprawdę twardy, męski. Słoweńcy mieli jeszcze o co grać, bo oni walczyli o to ostatnie premiowane awansem do 8 miejsce. No i widać było, że dali dzisiaj z siebie wszystko, wystawili najmocniejszy z możliwych składów i grali twardo. Także pierwszy set wyraźny, ale później już ta walka była naprawdę twarda. No i tutaj mamy informację, że jeszcze studio TVP Sport trwa. No i dobrze, i fajnie. No my staraliśmy się dzisiaj bardzo szybko po zakończeniu meczu z Wami rozpocząć to spotkanie, bo wiadomo, że to jest późna godzina, 22:34 już, więc nie chcieliśmy też przeciągać tego w nieskończoność, bo dobrze wiecie, że czasami niektórzy tracą po prostu cierpliwość, ale fajnie, udało się teraz tak,
Iran, rewelacyjny rywal na szlifowanie formy przed mistrzostwami świata. No i faktycznie, no i mamy też coś do udowodnienia, no bo przegraliśmy z nimi tutaj w 5 setach, no to teraz pora się zrewanżować, tak? Będzie, musimy wygrać w ćwierćfinale, żeby grać dalej. Okazja na rewanż, aczkolwiek tam przed meczem jeszcze wchodziły w grę jakieś kalkulacje, że może warto byłoby, nie wiem, odpuścić, spaść na czwarte miejsce, zagrać z Japonią w ćwierćfinale, ale nie, tutaj widać było, że wszystkie kalkulacje poszły na bok. Chłopaki chcieli wygrać ten mecz, pokazać Słoweńcom, że te wszystkie porażki w Mistrzostwach Europy to już jakby oddzielamy grubą kreską. To samo powiedział Nikola Grbić, tak, że jego te porażki nie dotyczą, on swoją historię buduje. Nie dotyczą i nie interesują. Nie interesują, także no to było widać. Nikola czasami mówi, że nie lubi wracać do przeszłości i do historii, ale na pewno na przykład do takich igrzysk olimpijskich w Sydney nie by wrócił, jak zdobywał złoty medal. Jako trener tym razem. A teraz jako trener marzy o tym, żeby osiągnąć coś takiego we Francji. Ale zanim będzie Francja, to będzie turniej finałowy Ligi Narodów w Bolonii. Zagramy z Iranem. Dzisiaj ze Słowenią Bartosz Kurek, 23 punkty. Najlepiej punktujący zawodnik w naszej reprezentacji. No i mi osobiście najbardziej podobało się to, jego takie opanowanie i spokój, kiedy szedł na zagrywkę, bo o tym nawet mówiliśmy. On nie spieszył się z tym serwowaniem, wyczekiwał niemal do końca, uspokajał tętno, oddech i dopiero później serwował. No i parę razy zaserwował asa. Znakomicie dzisiaj Bartosz w tym elemencie. Wszyscy wiemy, że to jest znakomity atakujący, który potrafi atakować z różnych piłek. Natomiast ta zagrywka gdzieś tam zawsze jakiś marginesik zostawił. Natomiast dzisiaj bardzo dużo i skutecznie serwował. To, co ty mówisz, gdzieś odnalazł taką rutynę przed tą zagrywką, niczym Rafa Nadal w tenisie, wyczekuje do ostatniej sekundy i dopiero wtedy podrzuca piłkę i atakuje. Nie czasem, nie z mocną, jakby z maksymalną siłą, ale też szuka kierunku, szuka taktyki zagrywki, także no do dzisiaj rzeczywiście w tym elemencie fajnie. Dołożył kilka punktów blokiem, także bardzo dobre, perfekcyjne zawody Bartosza. Koniec studia w TVP Sport, czyli zaraz igła będzie. No, mamy informację czekamy z pierwszej. Ale musi z trzeciego piętra. No, musi tutaj przybiec, a zanim on jeszcze tam się po tych schodkach stelepie, no to troszeczkę czasu minie na pewno. Ale słuchajcie, my możemy sobie porozmawiać teraz o przyjmujących, bo tutaj mieliśmy dzisiaj ciekawą sytuację w tym meczu, bo Nikola Grbić zaczął z Olkiem Śliwką i Semeniukiem, no i później nastąpiła zmiana. Tak, Olek się zaciął w pewnym momencie i pojawił się Tomek Fornal. Nie? I tutaj już mamy tą trójkę, o której tak mówiliśmy, że to jest ta trójka, na którą chyba będzie najbardziej stawiać Nikola Grbić. I teraz wszystko się rozegra jeszcze na tej chyba pozycji numer 4, bo coś jednak się, coś tak czujemy, że jednak tutaj nie będzie mowy o tym, żeby pięciu przyjmujących zabierać, bo zresztą sam Nikola Grbić podkreślał, że gdzieś on tam się trzyma tego wariantu 4-4-2-2, tak? No zobaczymy, jak będzie przed tym turniejem finałowym w Bolonii, jak ta selekcja przebiegnie, jak będzie po tym zgrupowaniu krótkim jeszcze w Spale. Myślę, że to będzie decydujące, natomiast rzeczywiście ta trójka jakby pokazuje, że wokół nich będzie budowana pierwsza szóstka. Śliwka dobrze zaczął, natomiast później troszkę zabrakło skuteczności na lewej stronie. Gdzieś ten Tomczek Sztern przez jego strefę dużo atakował, nie umieliśmy tego zablokować. Super zmiana Tomka Fornala, który w każdym elemencie gdzieś tam zapunktował, dał bardzo dobrą zmianę. No to jest bogactwo, jeżeli trener ma takiego zawodnika na ławce, który robiąc taką zmianę nie schodzimy z jakości, a wręcz przeciwnie, poprawiamy grę. To prawda. A nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, bo Nikola Grbić dzisiaj, kiedy wykorzystywał jakieś tam czasy i przerwy, a nawet te takie czaso challenge, jak my to określamy, to no bardzo tak intensywnie rozmawiał z zawodnikami i tłumacząc tam jakieś zawiłości taktyczne, wskazując na elementy, na które powinni zwrócić uwagę, jak będą grali Słoweńcy w określonych akcjach, co oni powinni realizować. Chyba mu zależało na tym, żeby ten staw, który był na boisku, jakby przerobił jeszcze pewne sytuacje, bo tak chyba też wszyscy pod skórą na pewno czujecie, że to może być ten staw taki podstawowy, jeśli chodzi o grę już w turnieju finałowym. Bardzo mi się podobała dzisiaj praca całego zespołu, czyli sztab trenerski. Na pewno świetnie się przygotowali, bo i na początku Vincicia i później Ropreta, to większość akcji była naprawdę fajnie przeczytana. Sporo zagrywek takich taktycznych, później ten blok szedł w ciemno, bądź też była taka informacja w końcówce, grają pierwsze tempo albo Tomczek Sztern. I od razu następna akcja staje
O, Kuba nawet do nas bloku, przyszedł. Także... Zanim, wiesz, zaraz mi zabierają. No. Zaraz cię zabierają. No to ja siadaj szybciutko tutaj, powiesz parę słów, bo może tam później nie będziesz miał po prostu zasięgu. No to twoje wrażenia. Zasuwaj. Te dwa sety to widzieliście. Dwa sety do obejrzenia, dwa sety do nieoglądania, bo myślę, że ani statystyce, ani trenerze, nie, bo to nie ma co oglądać. A dwa sety ciężkie, bo no, ten 8-8 w trzecim. Trochę pomógł nam tą zmianę w końcu. No właśnie, ja się zastanawiam, skąd się rodziła zmiana, bo przyjmującego dajesz na prawą stronę. Ja gadałem z Markiem, ze sztabem Słowenii. Oni szykują tego Mozicza jako tylko atakującego na trzech przyjmujących, chcą spróbować też na mistrzostwa świata, jeśli coś nie będzie szło, tylko że... Tak, bo on zmienił Sterna, jak był na lewym, ataku w P1, chciał, no ale to nie zadziałało. Nie zadziałało i to Cebuli był do wymiany, bo to był przez cały mecz praktycznie do wymiany był, a my musimy się skupić na tym, żeby organizacyjnie w tej obronie, w tych problemach sobie radzić, bo na razie też czekamy, aż ktoś, któryś nam odpali indywidualnie w takich meczach. Tu Urek ze Stanami, tu Forna zagrywką, na razie to jest dużo do roboty, ale to jest to czas. Pozytywnie, ale bez takiego, nie siedzę teraz i mówię fantastycznie. W ogóle. Ale było dobrze, było okay. Duża przewaga blokiem dzisiaj też fajnie, bardzo dużo było obron też w tej pierwszej fazie meczu, natomiast ja uważam, bo nawet to mówiłem w komentarzu, że ten drugi set jakościowo był jeden z najlepszych rozegranych w tym sezonie przez naszą reprezentację. No dużo fajnie takich dłuższych akcji, ale nie? Z obronami, atakami. My musimy być gotowi, bo wyszedł Pajęk, później wyszedł Sztern i oni będą kopali po 120. No, i my musimy tą piłkę utrzymać, nie oddajemy błędami, ale tam później w trzecim secie jakaś kiwka, jakaś siatka semena ofensywna przy 20-20. To jest taki błąd, który no nie możesz go zrobić w takim ważnym meczu. W sensie takim, że masz piłkę po swojej stronie, a nagle robisz siatkę w bloku. A już... Kuba, na 120-130 to my też musimy być przygotowani w ćwierćfinale w Bolonii, bo Irańczycy już tutaj też w Gdańsku pokazali, że potrafią tak serwować. Tak? Zatem poczuli, że z nami można wygrać. A to no jest właśnie, mi to jest niebezpieczne. Bartosz pisze, że dla mnie na plus Kurek, Semeniuk, Fornal i Bieniek. Świetne zagrywki i blok. No tak, Bartosz, to zanim Kuba przyszedł, to już mówiliśmy, że wiemy, że Bartek dobrze atakuje, tak? Ale dzisiaj nieźle serwował, parę bloków, także no dobrze. Super zmiana Fornala, taka poprawiająca jakość jeszcze naszej gry. Karol Kłos wszedł na parę piłek. I od razu dwa bloki. Dwie czapy, tak, dziękuję bardzo. Ale to widać, Nikola reaguje, bo to szybkie są zmiany. Coś nie idzie, od razu jest, jest wymianka. I też ja się bym pochwalił Firleja, który dwa razy wchodzi przy 23-22 na podwójną zmianę, nie boi się. Robi sobie taką, raz sobie pierwsze tempo, raz sobie nałożył pierwsze tempo na krótkim rogu. No zaraz ty będziesz miał presję, bo ty powiedziałeś, że raczej Grzegorz Łomacz, a ty teraz zmienia zdanie. Studio powiedziałem TVP, że zmieniłem zdanie. Już zmieniłeś? Już na Fileja. Ale rzeczywiście ten turniej. Presję to przede wszystkim Grzesiek Łomacz przede wszystkim teraz będzie miał. Bo Grzesia znając, to nie będzie tak się czuło. To nie będzie po nim widać. No, o, widzisz, dobrze to powiedziałeś. Nie będzie po nim widać, bo on tam pewno swoje też będzie przeżywać. No zobaczymy, jakie decyzje podejmie Nikola Grbicz. Chciało mi się spać, ale ten mecz podziałał jak mocna kawa. No i faktycznie, bo fajny meczyk nam się trafił dzisiaj. To trzeba uczciwie przyznać. A ty się w ogóle orientujesz? Igła do nas dotrze, czy nie? Nie wiem, kręci się gdzieś. Kręci się. No jak to igła. Jeszcze przekąsić, jadę na Warszawę. Dobra, to Kubie dziękujemy, a my dalej z wami rozmawiamy i czekamy tutaj na igłę oczywiście. Zobaczymy, czy nas zaszczyci swoją obecnością, no ale umawialiśmy się z nim, że dotrze, no to tak powinno być. Dobrze, że w ramach VNL mamy takich rywali jak Iran czy Włochy. Dużo gorzej byłoby, gdybyśmy grali ze średnią półką cały czas. No tak, na takie właśnie sprawdziany liczyliśmy, prawda? Ale pamiętajcie, że graliśmy przecież ze Stanami, graliśmy z Brazylią, graliśmy. Oczywiście to były różne etapy jakby, prawda? Jeśli chodzi o te reprezentacje w finale, w turnieju finałowym, oni już będą troszeczkę mocniejsi, bardziej ograni, bardziej zgrani, bo niektórzy tam wskakiwali w trakcie tych turniejów do tych podstawowych składów, więc było troszeczkę tych sprawdzianów i tutaj taki mecz na przykład z Iranem czy ze Słowenią, to ja uważam, że to już były takie solidne, takie przedfinałowe przegrywki albo no, przygrywki. Zdecydowanie po to się gra tą fazę taką eliminacyjną, prawda, żeby to wszystko to, co najlepsze, zostawić na finał. Jest w innej formule, prawda, bo był Final Six, Final Four, teraz jest Final Eight, także no, ale najważniejsze jest wygrać ten pierwszy mecz, żeby utrzymać się w turnieju w ogóle, tak, bo jak przegrasz ćwierćfinał, to od razu pakunek i wracasz do domu. Nie? Tutaj już nie ma przelewek. Ale myślę, że przeanalizujemy ten mecz z Iranem.
wyciągniemy wnioski, wiemy z czyjej strony tam największe zagrożenie. Szykuje się całkiem fajny mecz, bo ten Iran to jest taka młoda drużyna, nieobliczalna. Zawodnicy, którzy większość czasu spędzali na ławce, mówię o reprezentacji, ale odeszły te największe gwiazdy, czyli Maruf, Gafur, Sejed, i ci młodzi weszli i bez kompleksów grają. Dokładnie. Tutaj ktoś napisał, mecz z Iranem rozegra się na wysokiej piłce. Panowie, dalej będziecie się upierać na Olka kosztem Formala? To tak, zaczynając dzisiaj, idąc na ten mecz, to mówiliśmy, że to są różne rozwiązania, prawda? Przed meczem teoretycznie dzisiaj miała wyjść ta najmocniejsza szóstka, taka podstawowa, która będzie gdzieś tam brana pod uwagę. Ale ja gdzieś tam mi chodzi po głowie ta para Formal-Semeniuk, że to jest, jakby daje najwięcej. No ty cały czas ostatnio o tym mówisz, tak? Bo jest i zagrywka, Formal wszedł dzisiaj nieźle tam poprzyjmował, dobrze ustawiał blok, także no, dobre zmiany, i mówię, ale to jest tylko się cieszyć, bo jakbyś nie miał, tak jak Słoweńcy dzisiaj, no jedna zmiana, tam wchodził ten Modric, a reszta nic, prawda? A u nas jest możliwość na każdej pozycji skorygować ustawienie, to co gra troszkę słabiej, można wzmocnić. Świetny mecz naszych siatkarzy, ale dlaczego Kwolek nie gra już od dłuższego czasu? No Kwolek nie grał, bo tutaj nie było go w 14. Pamiętajcie, że on dostawał szansę wcześniej. No, z której korzystał. Z której korzystał, dobrze się spisywał. No i ja myślę, że akurat w przypadku Bartosza Kwolka to tam Nikola Grbić będzie miał jakiś tam orzeszek, jeśli nie orzech do zgryzienia twardy, bo będzie go brać pod uwagę i musi podjąć jakieś decyzje. Co on tam sobie wymyśli, to trudno powiedzieć. No przede wszystkim to, że nie było na tym turnieju Kwolka w 14, było spowodowane tym, że był Bartosz Bednosz do dyspozycji i Grbić chciał go sprawdzić na dystansie tam jak najdłuższym w meczach. Czy Bednosz przekonał do siebie trenera, tego nie wiemy. Wiemy, że gdzieś te kontuzje tam go nękają. Tak, no, zmagał się z bólem, to z wiemy. Bólem, tak, wiemy też, teraz kręgosłup. Także. Wiemy też, jeśli chodzi o Bartosza Bednoża, że była ponoć nawet w kadrze taka sytuacja, że Nikola Grbić powiedział mu, że jeżeli nie jesteś zdrowy, to dajemy sobie spokój i nie grasz, ale Bednosz powiedział nie, na moją odpowiedzialność, ja chcę zagrać i pokazać się, żeby ci udowodnić, czyli Nikoli Grbiciowi, zdaję sobie sprawę, że zasługuje na rotacji, to już go nie będzie. No, czy udowodnił, to o tym nie jesteśmy przekonani, natomiast jeśli chodzi o Semeniuka, Śliwkę i Fornala, to raczej już jesteśmy tutaj pewni. Tak, no i teraz będzie na tym czwartym miejscu, będzie. Jeżeli będzie czterech przyjmujących, to albo Bednosz, albo Kwolek. No, tak to wszystko wychodzi. Rozmawialiśmy sporo o Wilfredo Leonie. Ostatnio przecież też Nikola Grbić, podpytywany o Wilfredo, powiedział, że no, Wilfredo cały czas po tej operacji wraca, że tam sobie w wodzie podskakuje, że już do jakichś tam treningów na hali się powoli przysposabia, ale czy to jest taki czas, żeby on wrócił do grania? No, ja już wczoraj wam mówiłem, że raczej już zakładam, że ten sezon reprezentacyjny dla Wilfredo jest zakończony. Może się mylę, kto wie. Wilfredo może nas zaskoczyć, może zaskoczyć siebie, trenera i kolegów z drużyny. Tylko Pytanie, czy na takie ryzyko pozwoli i trener, i czy Wilfredo sam sobie pozwoli na takie ryzyko, no bo to jest jednak ryzyko. Jak troszeczkę się spieszysz, przyspieszasz rehabilitację, to ryzykujesz. Oczywiście, czasami się mówi, że ten okres rehabilitacji, czy też dojścia po kontuzji, po operacji, musi być taki sam później długi ten okres powrotu do dyspozycji, do treningu, do pełnej sprawności. Mhm. I czy starczy czasu? Może tam tych kilku dni czy tam tygodni zabraknąć. No, trzymamy kciuki, bo to jest klasowy zawodnik, mówimy tutaj o zdrowy, na pewno by się przydał tej drużynie, ale zdrowy, podkreślamy to. To jest zawodnik, który bazuje na dynamice. Tam nie ma techniki, tam nie ma sztuki, tylko tam jest jump, skok na 120% i te kolana muszą być zdrowe w 100%. Jak widzicie, za naszymi plecami Nikola Grbić jeszcze udziela wywiadów. Pamiętajmy, że my z Iranem nie przegraliśmy 3-0, to znaczy 0-3, tylko 2-3, więc my naprawdę możemy z nimi wygrać. Mieliśmy gorszy dzień, a może to Iran miał lepszy. Tutaj Asia chyba uspokaja niektórych kibiców, którzy się martwią, że będziemy grali w tym ćwierćfinale z Iranem.
Tak, każdy mecz jest inny, następny i tutaj nie ma co na ten temat dyskutować. Igła nadchodzi. Asia prosi jeszcze o statystyki Śliwki, ale igiełka tu, z tej strony. Z tej strony, tak dla ciebie tutaj krzesełko. Nie możemy się posunąć. Znaczy, słuchajcie, muszę wam szczerze powiedzieć, że z igłą zawsze jest największy problem, bo się okazuje, że jak on siada, to robi się ciasno. No. Nie wiem, z czego to wynika, ale robi się ciasno. Biała chusteczka dla Piotrka. Tak, biała chusteczka. Zagramy go. Do widzenia, do widzenia. No to ja wyłączam. Heja. Ale dobra, no igła, twoje wrażenia. Swoje statystyki. Jak chcesz, możesz zdjąć marynarkę, jeżeli się spociłeś, bo musiałeś po schodach zejść. Nie, może nie ściągam, bo będzie widać bukiety. No to mów, jak widzisz ten mecz. Ja powiem tak. Obstawiałem, że będzie 3-1, ale obstawiałem, że tego seta, którego polegniemy, to polegniemy troszeczkę szybciej, będzie jeden i, po jeden i tam będzie troszeczkę bardziej nerwowo. Natomiast cieszę się, że my jako drużyna dostaliśmy dzisiaj fajną lekcję dla trenera, myślę, że takiej siatkówki dobrej, że Słoweńcy się mimo wszystko, gdzie odpadli, już nie położyli, a zagrali na miarę tego, co się tu wydarzyło, czyli zagrali przede wszystkim dla kibiców, którzy przyszli dla was, którzy oglądaliście po prostu, żeby było dobre spotkanie. To, co wyprawiał dzisiaj Tomczyk Sztern, to naprawdę czapka z głowy, bo to było jednostronne spotkanie Polska kontra Tomczyk Sztern i tak to wyglądało, bo niestety, ale tych dwóch wielkich przyjmujących, o których tutaj mówimy, czyli Cebul i Urnaut, w pewnym momencie chyba w czwartym secie skończyli jedną piłkę, więc nie popisali się dzisiaj, jeżeli chodzi o ofensywę, na pewno Słoweńcy. Fajne wejście Tomka na pewno Furnala, tutaj jak wszedł za Śliwę, to fajne wejście Tomka, myślę, że Kłosik też fajne wejście, co pokazuje nam, że już chyba ten skład, który zagrał, to według mojej oceny to jest skład na Bolonię, już bez wątpliwości, kto pojedzie, jedzie Kaczmarek. Pytanie tylko jeszcze ja mam, dylemat osobiście, czy Grzesiu Łomacz, czy Fidlej, czy to będzie jeszcze ten eksperyment taki, na który może sobie pozwolić trener. Jeżeli Kuba Bednaruk zaczął stawiać na Firleja, wcześniej na Łomacza, tak, teraz na Firleja. Natomiast te dwie zmiany dzisiaj, czy tam trzy, które były podwójne zrobione, no dały efekt i przynosiły i pożądane jakby działania. Co wygląda, że faktycznie tak może być, że sobie no Janek walczył sobie po prostu miejsce. Natomiast no i my się jeszcze zastanawiamy, kto będzie czwartym przyjmującym, tak? Bo co do tego, że Semeniuk, Fornal i Śliwka, to już nie mamy wątpliwości, i teraz jeszcze ten czwarty. Pytanie tam o tego czwartego, no dzisiaj nie zobaczyliśmy niestety Batka, tak? Natomiast trener go wypróbował na tym turnieju, wiem mniej więcej, jakie są mu możliwości. Ja się będę przychylał do tej tendencji, którą mówił tutaj Radek, że jednak jeden defensywny, jeden ofensywny, więc naturalną zmianą taką dla Semena będzie właśnie Bartek Bednarz i taka chyba czwórka pojedzie, według mojej oceny pojedzie Bartek Bednarz, jednak, tak? Semen pojedzie Fornal i Śliwka. I tak będzie chyba wyglądało zestawienie naszych przyjmujących, chyba że się trener zdecyduje na ewentualność wzięcia pięciu przyjmujących, podziękowanie Mateuszowi, na chwilę obecną Porębie, tak, i jednak decyzja gdzieś tam, mimo tego, że mówił, że pojedzie takim systemem czterech przyjmujących, czterech środkowych, dwóch atakujących, dwóch libero, i dwóch rozgrywających, to może nas oszukać. Może niejednokrotnie. A no, trenerzy nieraz oszukiwali, prawda? No, tutaj oczywiście, tak żeby troszeczkę śmiechu było podczas naszego spotkania, bo wczoraj już tak prosiliśmy, żeby nie było rozmowy o Leonie, ale tu Szary pisze, że szkoda, że nie ma Leona. Człowiek, który ręki nie zatrzymywał. No to nie jest pytanie, tylko to jest stwierdzenie. To nie będziemy karcić. Oczywiście. Tutaj jest ciekawa sprawa. Ciekawe, jak będą grać Włosi w Bolonii ze swoimi doświadczonymi gwiazdami, bo w meczu, w którym nas ograli 3-1, grali sami młodzi. Faktem, że trzeba przyznać, że Włosi fajnie przeszli te wszystkie zmagania grupowe przez wszystkie turnieje, prawda? Z Włochami my graliśmy składem też bez doświadczonych zawodników, tak? Też to był skład eksperymentalny, który pojechał i sprawił też dużą, może nie niespodziankę, ale nam frajdę tego, że pokonał zespół Francji, a myślę, że mecz mógł się potoczyć zupełnie inaczej, jak prześledzimy sobie go jeszcze raz na spokojnie, to ten mecz my żeśmy przegrali, a nie Włosi wygrali. Na 2-0 szło dla nas. Na 2-0 dla nas, to było trzy ucho, mogło się skończyć po prostu dla nas, bo oni nie grali jakieś, nie wiem, myśmy wyciągnęli rękę,
tak się czasami kolokwialnie mówi na temat meczów, w których ty podajesz przeciwnikowi rękę, i tak było właśnie w meczu z Włochami, więc ja uważam, że tutaj jest tak, wynik no, dalej jest otwarty. Natomiast czy młodzi, czy starzy? Włosi już nie są starzy, tam jest tylko Zajcew, który gdzieś tam pamięta te jeszcze dawne czasy. Kłamto ręki już nie ma. Tak, reszta to są młodzi chłopcy, którzy w zeszłym roku zdobyli Mistrzostwo Europy, także tak. Oni już długo grają, bo Gianelli to już gra z 6-7 lat, prawda? Ale jak okrze. Ale on ma 26 lat, czyli jak to już jest doświadczony. To jest jeszcze bardzo... Bardzo dużo grania jego czeka, natomiast ja już widziałem drabinkę turniejową. Widziałeś, jak ułożona, tak? Tak, że my z Włochami dopiero ewentualnie o medale, w finał albo o brąz, prawda? To pasuje, nie? To tak... Bo w drugim meczu możemy zagrać USA, Brazylia. Amerykanie, Brazylia, tak? Ja tutaj się chyba będę skłaniał, że jednak zagramy z Amerykanami, bo Amerykanie na moje oko dzisiaj są mocniejsi i chyba tam Brazylię jednak będą w stanie ograć. Tak? No to fajnie to się zapowiada. Gramy z Iranem ćwierćfinał, zakładamy, że wygrywamy. No i potem oczywiście jest kwestia właśnie, na kogo tam trafiamy, albo Amerykanów, albo Brazylijczyków, a jak w półfinale będziemy górą, to kto wie, może będzie finał Polska-Włochy w Bolonii. No to by była piękna sprawa. Ale oczywiście najpierw trzeba przejść przez ten ćwierćfinał. Tutaj AB pisze, że czemu tak forowany jest Śliwka? Jak za atmosferę, to może do sztabu, a nie składu. Nie zróbmy z niego drugiego Kubiaka, wersja Tokio 2021. Michał Kubiak dzisiaj był w Gdańsku, zresztą nie tylko on. No ale czy Śliwka jest forowany w jakiś tam szczególny sposób? Ja powiem tylko tak, że takiej pary przyjmujących Śliwka Semeniuk na tym turnieju w Gdańsku jeszcze nie było. Tam były inne warianty, prawda, ale dopiero w tym meczu oni zagrali. Wiadomo, że to jest para z Kędzierzyna, wiele ze sobą już zagrali. Tu AB nie odpuszcza z Iranem, szansa będzie, jak za Śliwkę w szóstce wyjdzie Fornal lub Kwole. No ale to są decyzje trenera, to my możemy tylko to komentować. No, czekajcie, bo ja tak sprawdzam, cieszyć się tylko należy, że są zmiany. Sprawdź statystyki. Jak sprawdzam, jak dzisiaj Śliwka wygląda, 12 ataków w totalu, 6 punktów, 50%, 2 bloki, bez asa w serwisie. No i słuchajcie, ja jeszcze dodam do tego, że tutaj nie mamy wyszczególnionych statystyk takich, jakie piłki dostawało. Tak? Czy to były piłki rozegrane, czy to były piłki z pola ciągnięte, czy to były piłki wysokie. On dzisiaj nie popsuł, nie popełnił żadnego błędu. Świetnie pracował w obronie tam przy tej strefie, ile świetnie, chwilek tam pod... Ja uważam, że mówcie co chcecie, jakby trener ma swoją wizję i ma do tego święte prawo. Jakby ja uważam, że pomału ta kadra zaczyna się tworzyć wokół Olka jako takiego lidera, jeżeli zobaczycie, jakie są jego zachowania, jak się patrzą chłopaki w kierunku akurat Olka Śliwki. Na pewno fajne jest to, że Tomek Fornal depcze po piętach i daje jasne sygnały tutaj trenerowi, że słuchaj, jestem gotowy w każdym momencie, jak tylko będziesz miał pomysł na to, żeby mnie wpuścić, to wchodzę i będę grał dobrze. I to jest jakby... No para Śliwka, Semeniuk to są dwukrotni mistrzowie Europy klubowi. Myślę, że to chyba powinno zamknąć wielu jakby ludziom tutaj usta. No, nie codziennie zdobywa się podwójnie Puchar Europy, grając w zespole. Jakby sprawdzona jest ta linia defensywna i trener, myślę, przychodząc nowy trener, znając tych chłopaków, może zmienić optykę, ale dopiero po jakimś czasie, ale stawia na sprawdzonych ludzi, których miał, z którymi pracował, i jakby to najbardziej my to rozumiemy. Igła, podaj statystyki przyjęcia. Tutaj AB się tego domaga, Michał Wróbel także, staty przyjęcia, oni tego potrzebują. Mamy statystyki przyjęcia, no. Już wam mówię, statystyki przyjęcia. Tylko mów ciut głośniej, dobra? Śliwka Aleksander, nie krępuj się. 38%, 24, 4 asy zagrane, 21 razy przyjmował kolega Kochanowski, to nie zaliczamy, 12 jest kto? Semeniuk Kamil, mamy 12 zagrywek, 33% bez błędu, 17% perfekcyjnego, kolejny wchodzi Zatorski Paweł, 35% przyjęcia, 12 perfekcyjnego, 3 asy, 17 piłek przyjmował, i Fornal chyba na samym końcu tutaj wchodzi 50-50, 6 razy przyjmował na tym krótkim dystansie. No i teraz czekam na pytanie od AB. Czekamy na pytanie. A tu sportowy pisze, zobaczycie, że Polacy w tym sezonie bez Leona wygrają i Ligę Narodów, i Mistrzostwa Świata, bo gramy tak, że punkty są
Bułowane, a tu zabrakło. Na wielu zawodników, a nie jak na igrzyskach Kurek, Leon i długo, długo nic. No dzisiaj od tej dystrybucji ja mówiłeś, że, secie, tak? Tak, że tam tak, że fajnie to wyglądało. Po stronie Słowenii był Szterni, daleko, daleko nikt, prawda? A u nas był Kurek, później tam był mamy 25 mamy Bartek Kurek, później 27 mamy Kamil Semeniuk, później mamy, kto tam jeszcze jest, 12 jest Śliwa, tak? 9, 8 Tomasz Bieniek, Fornal, to takie macie, wiesz. No. Fornal, to było zrównoważone. Fornal naprawdę wchodząc wycisnął fajne cyferki, bo jest na plus 4, jak na tego jednego seta. A długo nie grał. A długo nie grał, to tak. Mówię, to Tomek dzisiaj naprawdę dał świetną jakościowo zmianę. No, liderem zdecydowanie punktacji tej takiej ratio, no, plus 13, no to Kurek, Bartosz i on chyba trzymał taką jakość całą tam tego naszego spotkania. O i mamy jeszcze jakieś staty. Od kolegi dostaliśmy, tak. To jeszcze można to. Podoba mi się Grbicz, bo gdy jest przerwa, to wykorzystuje czas na zneutralizowanie błędów i przez to gramy dużo lepiej. My tutaj już, jak ciebie jeszcze nie było, to mówiliśmy z Radkiem właśnie o tym, że dobrze czytali. Że dzisiaj bardzo intensywnie rozmawiał z chłopakami Nikola Grbicz. Tam była taka jedna akcja znamienna dzisiaj, gdzie Bartek Kurek praktycznie nie pilnował lewego ataku, tylko dochodził do szóstej strefy, do pipa i tam chyba wykonaliśmy dwa bloki albo dwa. Jeden blok, a ileś tam tych wybloków, a ileś pomylili się po prostu atakując. Była też fajna akcja, że zagrał Bieniek do jedynki. Widać, wiedzieli, że jak za pleców będzie miał Ropret, to na lewy, tam już jeszcze do podwójnie. Ale tam dużo widzę, że cały czas, jakby cały czas Nikola reaguje na bieżąco, bo nawet jak wszedł Karol, widziałem, że Karolowi się dzisiaj zebrało, tam dosyć gorzkie słowa od trenera w pewnym momencie, jakby niezadowolenia za niewykonanie jakiegoś elementu, no nie słyszę, nie mam ucha jak delfin, więc tam na dole nie słyszałem, ale widziałem, że chodziło o jakieś niewykonanie jakiegoś założenia, gdzie Karol posypał głowę popiołem i faktycznie musiało tak być, ale to idzie w kwestii tego, że no, są założenia, trzeba je realizować i skutecznie działać. Ja tego się boję jednego, że dzisiaj z nami wszystkie zespoły, które grają, mają pełną świadomość tego, że muszą podejmować ryzyko z polu zagrywki, bo cyferki, które mówią same za siebie, no to my w ataku, jeżeli chodzi o przyjęcie pozytywne, to takie excellent, no to mamy ponad 80% wartości w ataku, czyli kończymy na 10, kończymy 8, to są bardzo bardzo dobre cyfry, bo myślę, że koło 60 to już się mówi, że to jest dobrze, a my mamy 80, czyli możemy sobie pozwolić my później na ryzyko zagrywce. Jeżeli masz tak mocny side-out, to możesz ryzykować również ty ze swojej strony zagrywką, a zagrywka też jest niewątpliwie jednym z elementów takich atutowych Polaków. Igła, tutaj chciałeś, żeby AB coś odpowiedział. No. Igła, porównaj statystyki przyjęcia Fornala i Śliwki, porównaj set czwarty z poprzednimi w tym elemencie. A Beata jeszcze pisze, panowie, przekonajcie widzów, że Śliwka zasługuje na Mistrzostwa Świata. Co my mamy przekonywać, jak przecież stwierdziliśmy, że Śliwka zasługuje na Mistrzostwa Świata, to nie ulega wątpliwości. Natomiast tutaj widzę, że Olkowi się trochę tak oberwało podczas tego turnieju w Gdańsku. Ale on ma swoje zadania do wykonania na boisku, on nie będzie zdobył po 20 parę punktów, bo nie ma takiej możliwości, ale swoje zadania na boisku wykonuje. Przyjęcie, obrona, taktyczna zagrywka, atmosfera na boisku. Tu nie ma kogo przekonywać, bo Śliwka, tak jak w Zaksie, na dłuższym odcinku czasu budowania drużyny może okazać się bardziej pożyteczny, tak jak w Zaksie. I tutaj warto też... Dwa obozy, Jastrzębie... Tak, tutaj Jastrzębie z Zaksą, tak jak w Plus Lidze, tak również tutaj przy obserwowaniu meczów reprezentacji, ale fakt faktem, do Mistrzostw Świata przecież jeszcze jest sporo czasu i równie dobrze może się okazać, że nagle Tomek Fornal gdzieś przygaśnie po drodze, czego oczywiście nie życzymy, a Olek Śliwka nagle zacznie brylować. No tak to jest w siatkówce i to też jest ważna jakby dyspozycja, nie tylko dnia, czasami tygodnia po prostu, tak? Grasz mecz za meczem i różnie się to układa. A ty tam popatrzyłeś na te staty jeszcze tam, żeby porównać? Tak, tutaj sobie patrzę mniej więcej, no czwartego co tak nie mamy wyszczególnionego, tak indywidualnie musiałbym zobaczyć, jak tutaj wygląda to. To popatrz jeszcze sobie. Ale presja Słoweńców, jeśli chodzi o zagrywkę, była dzisiaj też nieprawdopodobna. Tam czasami takie kamienie leciały, że nawet ciężko było się uchylić. No, Zatorski tam ze dwa razy był trafiony. Ale to jest to, co żeśmy założyli i to, co żeśmy rozmawiali dnia poprzedniego, jakby podsumowując i mówiąc o zespole Słowenii, że jest to zespół, który ma niewygodną zagrywkę, tak? A tam Alan Pajen, który praktycznie zagrywa zagrywkę z wyskoku, ale to leci flot.
Mm-hmm. No bo to jest tak nieprzyjemna zagrywka, mm-hmm. bezrotacyjna, że ciężko to w ogóle w jakiś sposób nazwać zagrywką z wyskoku. To jest po prostu flot z wyskoku, mocno bity, więc trzeba się ratować. Dzisiaj no, Tomczek Sztern widać, że generalnie nie ma problemów już z barkiem, bo ten chłopak miał problemy jakieś tam, widać, że no, to, co dzisiaj pokazywał, jeżeli chodzi o pole zagrywki, w ogóle atak i w pewnym momencie dziękujemy Mark, że go zmieniłeś, tak? No bo w pewnym momencie wpuścił tego, nie wiem dlaczego, 8-8 miał skończone Tomczek, a on zmienia, wpuszcza tego Roka Muzycia zamiast za Cebulę, to on go wpuszcza za właśnie może Sztern, lubi Cebulę za Sztern'a i wiesz, generalnie i nie zmienia. I był problem taki, że chłopak ostatnio dostaje piłkę i nie kończy, nie? Akurat tak, ten Rok Muzycia tak, no, pomógł na końcówkę tego pomógł drugiego seta. No, dzisiaj w ogóle trzymając do pewnego momentu Klemena, który miał nieudane zawody i to trzeba sobie jasno powiedzieć, że nagrał słabo, no okazuje się, że też nam jakoś tam tą pomocną dłoń wyciągnął. Nie? Na trybunach dziś stara gwardia obserwuje spotkanie. Widać, że nie ma obrażania się, a jest wsparcie. No, a na kogo, tutaj się obrażać? Tak? No, jedni pokończyli kariery, nie zostali powołani, inni zostali powołani i grają i walczą. A tutaj mamy Joker 72, on napisał: Włochy, Holandia, Francja, Japonia, Polska, Iran, Stany Zjednoczone, Brazylia. Mecze 1/4 finału zostaną rozegrane w środę 20 lipca i w czwartek 21 lipca. To się zgadza? My jeszcze nie wiemy, którego dnia zagramy, tak? Nie, chyba w środę gramy. No, bo tam wiem, że środa albo czwartek wchodziły w grę. No zobaczymy, jak to zostanie, no ale pary się zgadzają, takie właśnie pary będą, jeśli chodzi o te układy w ćwierćfinale, no a później będziemy się tam dalej właśnie parowali na Amerykanów lub Brazylijczyków. Fajnie by było, ja bym marzył o takim finale Polska-Włochy, naprawdę to by była super sprawa. Tak, no, w Bolonii, no to by było wydarzenie. No, ale ten Iran to jest niewygodny, bo no, niewygodny. Teraz mi się przypomniało przecież Tokio i tam z Iranem przegraliśmy 2-3, drugi mecz przegrany z nimi z rzędu. Ktoś może zażartować, że nie ma Michała Kubiaka teraz w reprezentacji, więc... Nie ma zapalnika. Więc nie ma zapalnika, który wyprowadzi z równowagi Irańczyków, ale z drugiej strony... Nie ma Marufa też. Nie ma Marufa, także... Ale to, co mówiliśmy, zanim Igła przyszedł, no fajnie wygląda ten Iran, naprawdę tak... Wiesz, grają dobrze na wysokiej. No się zastanawiam, czy to nie był ich najlepszy mecz taki, nie? To zobaczymy. W ostatnim czasie z Polską, tak? Bo odpalili. No ale oni pokazywali na przestrzeni całego turnieju naprawdę, że ich jedną z takich atutowych rzeczy będzie zagrywka. To jest niewątpliwie ich ogromny atut, bo i Ebadipur zagrywa dobrze, i Esfandir. I mają środkowych tego to coś tam, nie Tutenhamon, tylko jakieś tam inne, ale... Tuktek, jakoś tak się tam, nie wiem jak to się wymienia, ale mają takiego środkowego, który zagrywa ten Amir atakujący leworęczny, tak, więc oni mają na pewno ciężki, bardzo ofensywnie ustawiony ten zespół. Jedynym chyba ich mankamentem na dzień dzisiejszy to jest rozgrywający, który nie za bardzo umie odbijać palcami do przodu, ale jakby no umieją coś tam sobie z tym zrobić, poradzić, jeżeli on tylko i wyłącznie wystawia dokładną piłkę. Oni nie potrzebują wirtuoza, jakim Bumarów, potrzebują chłopaka, który im da dobrą piłkę i oni już sami sobie z tym poradzą. No, 20 facet, ten Esfandir. Widać, że w dobrej dyspozycji jest Milad. Tego Milada byśmy chcieli widzieć w polskiej lidze. On tak dobrze nie grał, jak gra reprezentacji Iranu. Dokładnie. Mają znakomitych środkowych, którzy chodzą jedno z lepszych temp, jakie można powiedzieć, że w ogóle w reprezentacjach chodzą, bo biją piłkę wznoszącą, to jest najlepsze. Mają bardzo dobrą szkołę tych środkowych, którzy znakomicie się przemieszczają i oni dobrze zawsze są w tym miejscu, w którym jak trzeba było, nawet jak Janusz przyspieszał, to zawsze byli. I oni mają tą szkołę taką dobrego przemieszczania się lewo-prawo, gdzie są naprawdę skuteczni. Będzie fajny mecz. No. No, ja zacieram ręce, no bo to ja jest pierwszy z Wojtkiem Janasem, pierwszy taki tam... sprawdzian, słuchajcie, gdzie jesteś albo ci nie ma. No jak na igrzyskach. Igrzyskach, czyli ćwierćfinał. Wojtek Janas, ten trener przygotowania fizycznego, który kiedyś u nas pracował, teraz jest w Iranie, mówi, że tam jeszcze jest trzech chłopaków, którzy wracają po kontuzji. Rozgrywający środkowy i ten przyjmujący, który grał w Olsztynie. I będzie jeszcze mocniejszy. Będzie jeszcze ekipka. No, co z Butrynem? No, czemu tak mało w Gdańsku grał? Czyżby decyzja już podjęta co do drugiego atakującego? No to już tu mówiliśmy, że wiele na to, tak, wiele na to wskazuje. To muszę wyświetlić. Muszę przyznać, że pan Radek świetnie wywiązuje się z roli komentatora. Jego głos bardzo mi się podoba. Taki
komplement. No i teraz się zastanawiam, czy to jest komplement od kibica, czy kibicki. Nie będziemy wnikać. Lepiej od kibicki. Lepiej od kibicki. Pan Radek by chciał od kibicki oczywiście, to wiadomo. Pytanie do pana Ignaczaka. Jak ocenia grę Zatorskiego dzisiaj? No dużo pracy miał Paweł, dużo odpowiedzialności bierze na siebie, jeżeli chodzi o element tutaj przyjęcia, i stąd też są takie momenty, gdzie po prostu leci w ciebie piłka, zazwyczaj jego omijają, bo znają klasę naszego libero, więc wszystkie piłki, które lecą w jego kierunku, to nie są mierzone w jego kierunku, tylko to są po prostu zagrane z całej petardy, ile po prostu ktoś tam fabryka dała, i to trzeba albo przyjąć, albo nie. Więc Paweł i tak się jakoś tam obronił. Można by było dzisiaj powiedzieć, że trochę lepiej, natomiast no, dzisiaj wiele piłek podbitych w asekuracji, w obronie, także jak dzisiaj można było by powiedzieć, że trochę w przyjęciu powinien lepiej, tak za obronę duży plus dzisiaj. Także, ale słuchajcie, tak jeżeli chodzi o Paweł, bo ja już nie mówię o takich stricte jakby technicznych rzeczach, gdzie wystawa do sposobem dolnym piłki wysokiej, to on już zdążył nas przyzwyczaić do tego, że robi to idealnie, więc my na takie rzeczy nie zwracamy uwagi, tak? Te piłki gdzieś tam, które są gonione z pola, wystawa, żeby miał spokojnie gdzieś tam zarządzanie całą tą linią przyjęcia tego, czego wy nie widzicie, że on jak on ustawia, gdzie on informuje, jest bankiem chodzącym wiedzy na bieżąco, gdzie kto zagrywa, kto jaką dzisiaj będzie pełnił rolę, która strona... Przekazuje te informacje, tak? Na bieżąco. Tak, jemu jest zdecydowanie łatwiej się pewnie poruszać... Szef przyjęcia i obrony, kierownik tej informacji. Jemu na pewno w tej formacji jest łatwiej się poruszać ze Śliwą i z Semenem, bo z nimi grali. Stał i jakby szybciej ta konekcja idzie, troszkę trudniej załóżmy idzie, i to było widać w kilku załóżmy tam elementach jeszcze tego wahnięcia się, a to są ułamki sekundy, które decydują o tym, czy ty piłkę masz wziąć, czy nie. I ten ułamek sekundy to jest właśnie ten błąd, który tam jest, i na tej linii załóżmy z Tomkiem Furlanem jeszcze muszą sobie to zaufanie wspólnie wypracować. A jeżeli ktoś tam myślał, że może Nikola Grbicz będzie chciał grać na dwóch libero, to chyba raczej tutaj nie mamy wątpliwości, że jeżeli Zator będzie się dobrze spisywał, to tutaj nie będzie jakiegoś takiego mieszania. Może w jakichś trudnych momentach Popiwczak będzie gdzieś coś tam wchodzić i wspomagać, ale to chyba tylko taka rola. Ja tak myślę, mi się że wydaje. Tutaj jeżeli będzie jakaś taka możliwość, to ewentualnie do wejścia do obrony piłką, może do obrony będzie reagował, tak? Będzie za mało piłek będzie na bieżąco, jeżeli faktycznie, ale jeżeli Zati będzie rósł, zawsze powtarzam to, że Zati jak jest w formie, to broni, jak nie ma formy, to wtedy tylko przyjmuje i nie broni. No ale tak? Pamiętam, że kiedyś jak robiliśmy też live'a i rozmawialiśmy z Zatim, to mówił, że nie do końca lubi taką rolę, i zresztą wielu libero chyba to podkreśla, żeby wchodzić, wychodzić, mówiliśmy bardzo, o tym. I, tak, jest więcej biegania niż gry. Tak, więcej biegania niż gry, lepiej stać tam w polu i czuć tą piłę. Słuchajcie, tutaj pokazujemy te wyniki ostatnich spotkań, tak, Polska Słowenia 3-1, to się wydarzyło dzisiaj, wczoraj w trzech setach pokonaliśmy Holendrów, wcześniej Chińczyków w trzech partiach, no Iran nas tutaj w tym meczu pierwszym w Gdańsku załatwił w tiebreaku, ten tiebreak taki troszeczkę mnie zaniepokoił, bo początek 12-2, no dobrze, że tam parę punktów jeszcze udało się zdobyć, no i sytuacja w tabeli, popatrzcie, Włochy, Polska, Stany Zjednoczone, Francja, Japonia, Brazylia, Iran i Holandia, tak wygląda ta ósemka. Holendrzy utrzymali się na tym ósmym miejscu dzięki temu, że my tutaj nie daliśmy się Słoweńcom. Podawaliśmy wam wcześniej te pary ćwierćfinałowe, więc to jest wszystko jasne. Ja chciałem was jeszcze zapytać o Japonię, bo ktoś tam pytał, czy w ogóle widzieliśmy Japończyków w akcji. Oni całkiem nieźle sobie radzili w tych rozgrywkach grupowych. Kilka. Dziewięć skończyli na piątym miejscu, 9 wygranych, 3 porażki, to naprawdę całkiem nieźle, i tak wszyscy się zastanawiają, jak to się dzieje, że Japończycy byli w stanie wygrywać nawet z takimi no tuzami, tak, światowej siatkówki. Wiadomo, że ze wzrostem u nich to tak różnie, ale się okazuje, że taki Nishida, który nie jest tam za wysokim 180, zawodnikiem, 188, tak, no to potrafi skakać jak sprężynka. Ja też skakałem, ludzie.
i też waliłem. Tylko, że, akurat nie pamiętamy tych czasów, Igła, jak ty skakałeś, bo wtedy jeszcze, nie oglądaliśmy cię na boisku, wiesz. Drodzy Państwo, ja generalnie przyjedę się do apteki, jest taka lecytynka, damy tutaj panu Piotrkowi, żeby sobie przypomniał. No nie, pamiętam, gdzieś tam w jakimś meczu wystąpiłeś na przyjęciu i wtedy próbowałeś skakać. Nie idźmy w tą stronę, tak. Natomiast Japończycy na pewno... Widać sznyt pana Filipa Blaina, który pracuje już od trzeciego chyba bodajże roku z Japończykami i tam widać, że oni przejmują to taką kulturę europejską. Do tej pory to Stary była przejął Francuz w Japonii. Tak, że to była taka siatkówka typowo azjatycka, a teraz no jak na tyle inteligentnie gdzieś tam jest prowadzony ten zespół i starają się grać tą siatkówkę bardziej europejską, a nie tą taką bieganą, gdzie ich wszędzie jest pełno, no to to zaczyna wyglądać. Ma też materiał fajny, no bo ten Nishida jest niesamowity, jeżeli chodzi o umiejętności, załóżmy, gry ofensywnej. Ma tam jeszcze Ishikawę i kilku innych chłopaków, którzy wyjechali też do Europy, trochę pograli, więc no ten zespół na pewno będzie takim zespołem, który może sprawić wiele niespodzianek. Dokładnie tak. Tutaj pytanie do pana Radka. Panie Radku, dlaczego w Polsce zawsze atakujący klasowy jest przestawiony na pozycję przyjmującego, poza Wlazłym? Czy tak ciężko znaleźć dobrego atakującego? Czekaj, zaraz, muszę sobie przypomnieć, jak to... No, bo Kaczmarek zaczynał na przyjęciu w końcu. Bartek też grał, ale to później... Przy Igła zaczynał na przyjęciu, skończył na libero. Przy takiej dyspozycji na przykład w polu serwisowym można wspomóc ataku, takim atakującym przyjęcie i... No są różne możliwości. Ja zawsze twierdzę, że im zawodnik jest bardziej wszechstronny, gra taki dwupozycyjny na przykład, to jest bogactwo dla trenera. Matthew Anderson, prawda, czy Max Michajłow, to są gracze, którzy potrafią zagrać i na przyjęciu, i na ataku. Także myślę, że Bartosz też jakby stanął tam gdzieś sobie na przyjęciu, dałby sobie radę. No tak, no przecież kiedyś grał na przyjęciu. Serbowie cienko grali. Co wy o tym sądzicie, bo faktycznie tak Serbowie, nie zachwycają, prawda? Serbowie mają przełom chyba taki, że brakuje im do grania ludzi i tak jak umrze tam Urosz... Myślisz o tym przełomie Indukuszu? Tak, dokładnie, że tutaj generalnie kończy im się pewien rodzaj pokolenia, tam została już ta stara gwardia, która się pomału wykrusza i za bardzo nie widać tutaj jakby tych następców i Serbowie... Z tego, co nawet ktoś rozmawiał z trenerem Nikolą, mówią, że mają bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o szkolenie młodzieży, bo koszykówka i inne dyscypliny sportu zabierają po prostu im dzieciaki i nie mają z kim po prostu pracować. No, Marcin Gortat też wypowiadał się u nas w kraju, że siatkówka zabiera koszykówce utalentowanych, wysokich chłopaków, prawda? I to, no wiesz, to w zależności od popularności, tak? Serbowie są niesamowici, jeżeli chodzi o koszykówkę, piłkę ręczną i waterpolo i jeszcze tam inne, wiele sportów, piłka nożna, więc to jest dominująca, to może akurat siatkówka jest tam gdzieś na końcu tego łańcucha, że tak powiem, sportowego, jeżeli chodzi o uprawianie tej dyscypliny, a może chodzi po prostu o finanse? Może tak. Bo jest najgorzej opłacana. Panowie, kto jest faworytem w nadchodzących finałach? Poza Polską oczywiście, jak myślicie? Włosi, na pewno. Tak jest. Francja, Stany Zjednoczone, myślę, i Polacy, no to będzie ta czwórka, która tam podzieli medale. No tak, no wiesz, jak my zagramy akurat z Amerykanami, odpadniemy, to już nie podzielimy medale, będziemy grali. Nie, będziemy w czwórce, będziemy walczyć o kolejny medal, tym razem w Lidze Narodów, ale pamiętajcie, że imprezą docelową są Mistrzostwa Świata. Tutaj przed chwilą zerknąłem na mój telefon, bo coś mi tam piknęło, przyszła informacja, że około pierwszej godziny w Gdańsku będzie padać deszcz, to jeżeli ktoś jest z Gdańska to i się wybiera jeszcze na miasto, to bardzo ważna informacja. Tak, to jest bardzo ważna informacja też dla Igiełki. Igła, miałeś sprawdzić, co dzieje się z Andersonem w reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Tak, i nie udało mi się dotrzeć. No właśnie. Napisałem do niego, ale chyba zmienił numer telefonu, bo widzę, że jest cały czas nieodpalone, takie, wiecie, fistaszki jakieś takie. Nieodczytane. Albo po prostu nie chce odpisać. Jasne. Słuchajcie, myślę, że powoli pora kończyć. Opowiedzieliśmy troszeczkę o meczu, opowiedzieliśmy o tym, co przed nami, z kim przyjdzie nam walczyć w ćwierćfinale Ligi Narodów. Jeszcze raz przypominamy, reprezentacja Iranu czeka, a my też czekamy na to spotkanie. Tak. Myślę, że to będzie bardzo ciekawe i trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Dziękujemy wam, że byliście razem z nami przez tę Ligę Narodów, teraz przez ten turniej w Gdańsku, ale oczywiście pamiętajcie o tym, że jak już będą kolejne spotkania, to też będziemy z wami się spotykać na żywo na live'ach.
Myślę, że chłopaki fajne informacje przekazują i warto czasami mądrych głów posłuchać. O nas mówisz? No, o was. O, i tutaj ktoś bardzo fajnie to kończy. Dobranoc, panowie. My też wam życzymy dobrej nocki, odpoczywajcie i po prostu do zobaczenia. Tak, a jutro tak, rzeczywistość do pracy, poniedziałek. Ostatnio w telewizji powtarzali, nie lubię poniedziałku. I coś w tym jest. Nie wiem, czy wy lubicie poniedziałki, ale my tak niekoniecznie, nie za bardzo. Musimy się jeszcze spakować i wracać do robótki w stolicy. Dziękujemy wam serdecznie, trzymajcie się. Polska dzisiaj pokonała Słowenię 3-1 i zagra w ćwierćfinale z Iranem w Bolonii, a potem zobaczymy, co dalej. Dzięki serdeczne i jak możecie, to łapki w górę, tak? Nie zapominajcie o tym, bo to dla nas też sygnał, że jest w miarę okej. Cześć. Wszyscy łapy w górę.